Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Dziś ze mną jest Damian. Witam bardzo serdecznie. Jest to nowa seria na moim kanale. No, nie zapowiadajmy jakoś na odcinkach, ale już widzicie, z dziewiętnastki oczywiście. Jest to Farming Simulator 19, bo pytaliście, kiedy będzie ten 19, kiedy będzie ta dziewiętnastka i tak dalej. No to postanowiliśmy, jako iż wyszła nowa mapka i widzicie, jesteśmy na Osinie. Może ktoś nie kojarzy, ale jest to nowa mapka, taka typowo polska. No, może po troszeczkę większe maszyny. Do dziewiętnastki, nie? Trochę, no takie większe, bo też No, są te takie. tak. Oczywiście, kto grał w 17, ten musiał koniecznie na Dokładnie. tej mapie zagrać, więc Dokładnie tak. starsi herosi farminga musieli na niej zagrać, Dokładnie a tak. teraz my ruszamy ze żniwami. W Nie wiem skrócie jak ty, pokażę ale. wam, ja również ruszam jak najbardziej, również ruszam. No. Pewnie, tak jak dogadywałem się z sąsiadem, to pewnie będziemy pracować obok siebie, więc tam pole ma sąsiad obok mnie. Ja mam jakąś pszenicę, to chyba jęczmień z tego co widziałem, jak jeździłem tam patrzeć. Słuchajcie, Tak, tak, w tak. skrócie przedstawię wam maszyny, wiecie, tam w skrócie, bo to nie ma co gadać dużo. Zobaczycie je na pewno na odcinkach, bo w kolejnym odcinku pewnie jakieś prasowanie, coś koło tego się, coś takiego zrobimy. To tak, patrzcie, tu jest John Deere oczywiście z turem, mam dwa ciągniki. Fortune oczywiście kombajn. Landini, fajny ciągnik wam powiem, 140 koni, z dwoma przyczepami, które mam nadzieję, że sobie poradzi. Tutaj, czekajcie, wejdziemy na szybkości, tak. No, prasa, oczywiście opryskiwacz, no i rozsiewacz. Czekajcie, pokażę wam dalej. Tutaj nic nie ma na razie, bo tutaj będę magazynować prawdopodobnie zboże. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Tutaj jest pług. Zobaczcie sobie, tak wiecie, na szybkości, bo to nie ma co za dużo. Tutaj oczywiście kombajn stał. Jest przyczepa na belki. No i dalej. Tutaj mamy rozrzutnik. Beczkę kaweko i tutaj stały przyczepy. To chyba tyle. Chyba wszystko przedstawiłem, bo za dużo tych maszyn tutaj nie ma, jak widzicie, ale może coś tam jeszcze powoli będzie dochodzić. Dobra, no to ja już będę wyruszać kombajnem. Dobra, wsiadamy. Okej, dobra. No i oczywiście ruszamy ze żniwami. Pierwszy odcinek żniwa. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to zaczniemy. Czekać. Tutaj trzeba powoli, on powiem, że trzeba powoli jeździć, bo to może się wytegocić. No nie, nie żebym Źle miał jakieś. skończyć. Nie żebym miał jakieś tam. Jakby to powiedzieć. Przygody. Przygody z tym. Skądże? Żaden header mi się nigdy nie wywalił z tego wózka, tylko tak wiecie, mówię, bo to wiecie. Trzeba powolutku, patrzcie tutaj. No i mi się wydaje, że ta seria będzie fajna. Ogólnie 19. W końcu można powrócić do tej 19, bo tak cały czas farming 17, tam jeszcze jest 13 No czasami. właśnie, nie? No. Tak, trochę świeżości wpadło do tej dziewiętnastki, Dokładnie. nie? O, sąsiad jedzie, to przepuścimy go, widzę, kurczę. Nie, no cię przepuszczę, bo ty tam. A nie, ty masz bliżej tego. To No jedź, 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 jedź. jedź może, bo tam Jedź. potem to się nie mijemy, czy jechać. Jedź, jedź, jedź. Może jedź, bo tam Dobra, masz dalej nie. pole. Dziękuję za uprzejmość sąsiada. A Widzicie nie, co, sąsiad jest jestem bardzo uprzejmy. najbardziej uprzejmy, no kurde, no. Aż Wiadomo. podziękuję mu Aż. kierunkowskazami. O, dobrze, no to podziękował. Dobrze, że podziękował sąsiad, kurde, bo to wiecie. No i lecimy, patrzcie, Ale jaki bez konwój. świateł i bez kogutów leci, no co Nie, za. spokojnie, bo to wiesz, to niedaleko pole, to nie ma co świateł załączać. Nie ma co załączyć świateł, ale patrzcie, no mi się wydaje, że seria będzie fajna, no fajna seria, bo może takie typowo polskie maszynki nie, ale bym powiedział, że to jest takie, wiecie, znaczy powiedziałbym, że to są takie polskie maszyny na większą mapę, nie, no nie oszukujmy się, no na większych Nie no, gospodarstwach. ale tak czy inaczej, czuć ten trochę No, polski czuć, ja klimat, na bo przykład, jednak. wiesz, każdy inaczej to odbiera, no na polskich gospodarstwach nie są tylko Ursusy i tak dalej, wiecie, no o co chodzi. No, właśnie to jest takie wyobrażenie, że jak polskie gospodarstwo, to od razu No. wiecie, Ursusy, 30, 60. No tak z reguły jest, tak z reguły jest, ale No. to. Ja na przykład takie gospodarstwo też odbieram jako polskie takie, nie? Nie, ja Nie czuję w no, tym bo. klimat. Fajna mapa Nie, jest. jest klimat, nie? Jest. I jeszcze Osina wyszła i mówię wam, że na ModHubie. Pewnie większość was wie to, co ja tam mówię. Tam jesteście profesjonalni farmingowcy, więc co ja będę Rolnicy. mówić? No właśnie, właśnie. Ja tutaj się nie znam, ja tylko tak zobaczyłem, kurde, gdzieś tam, że ktoś stawił posta, że Osina wyszła, patrzę, kurde, no faktycznie, trzeba pobrać jakąś serię zrobić, od razu pierwszy odcineczek. A, i do Lubelskiej powrócę, bo jak wiecie albo i nie wiecie, mam serię na Lubelskiej Dolinie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy z tej serii będą się często pojawiały odcinki, bo na pewno coś tam co jakiś czas będę wrzucać, ale są też inne, ciekawsze serie, a z tego co widzę, jakoś ona tam nie jest fajnie odbierana, ale na pewno będę coś tam czasami wrzucał z tej serii. Nie, no wiadomo, nie ma co na siłę czegoś ciągnąć, Tak, no bo właśnie o to to. chodzi, właśnie o to chodzi, nie? Jak coś się nie podoba. Dobra, tutaj jest moje pole. Jak coś się za bardzo nie podoba, no to po co to nagrywać, nie? Dobra, słuchajcie, tak jakoś na poboczu postaram się
Właśnie, ja Stanąć. mam o tyle tego, bo ja mam z drugiej strony. Nie tak jak ty masz ten No. header, tylko na o 180 stopni obrócony i tak No, no właśnie. trochę mi ciężej. Zaraz zobaczycie, że w tym forsznicie tak header, no pewnie niektórzy wiedzą, ale zobaczycie, że ten header jest tak bardziej jakby w prawą stronę, ale to chyba tak jest w forsznicach już. Że tak jest zrobione, Ale tak wiesz jak to co, w tym zrobiłem. E514 chyba tak nie ma. Nie ma? To nie wiem, No, może tak co. mi się wydaje. Proszę bardzo, co z tym wózkiem jest nie tak? Dobra, nie mam, nie mam pytań co do niego. Może jakieś napady jakieś ma, nie wiem, no może. Może Padaczek. coś tam, czekajcie, może go trochę trącę, to się uspokoi. No, jak widzicie, widzicie, wystarczyło trącić. O kurde, trochę Trącaj. pogniotłem, no ale no wiecie, no inaczej się nie dało, tak? No, musiałem trochę wjechać. Oj. Dobra, wszystko działa. Ja już sprawdzałem, tam wiecie, stan techniczny został sprawdzony, bo było trzeba sprawdzić, czy tam wszystko dobrze działa. Czekajcie, zaraz sobie ustawimy motowidła na słomę, tak. Patrzcie, to jest fajne forsznicie, znaczy fajne, no taki charakterystyczny, że on trochę tak na lewo. Tu jest wszystko inne, w tym forsznicie jest wszystko inne. Dobra, mi się wydaje, że motowidła są w porządku, możemy jeszcze trochę przybliżyć, no może mniej więcej tak. No i dobra, no i lecimy. Światła można już sobie wyłączyć, żeby tam akumulator nam nie padł. Chociaż że od światła raczej nie padnie, bo tutaj się chyba samemu jakoś ładuje. Nie, no jeżeli byś wyłączył silnik, to wtedy tak, nie? No możliwe, Ale no tak właśnie, bo tak to... to on chodzi, jakoś się ładuje jeszcze. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba oczywiście poprzeć jak. O, zaraz, żeby jęczmienia sąsiada tutaj nie chapnąć. Ja ci dam, ty! Nie, bo będzie dom, widzicie. I zaraz sobie przyjedziemy oczywiście Landini, żeby już potem nie było trzeba latać. Dobra, Sąsiad, jak ci czekajcie. sypie? Tak się spytam. Czekaj, właśnie sprawdzę. Ogólnie nie patrzcie w prawy górny róg, jeżeli chodzi o pieniądze, bo Właśnie nie, to bo jest to... akurat seria realna i my te Będziemy starać pieniądze. się grać realnie, więc nie Jak bierzcie na tej razie. kwoty na poważnie, że Jak na my razie tyle bardzo mamy. Po dobrze sypie. prostu. No. No, nie bierzcie Bo tam, mi już wiecie. 20% jest. Nie myślcie sobie, że o, pieniądze to wiecie, szczytowane i tak dalej. Wszystko nie wyszło więcej jak 1 250 000 na 100%. No może No, tam łącznie z połowa, polami i w no ogóle z dobra, tym, no. więc. No dobra, no macie, no dobra, może trochę więcej jak 1 250 000, ale wiecie, to ma być seria fajna, elegancka i te pieniądze zostaną usunięte przez nas i że jakby, nie wiem, tak damy sobie po 10 koła, nie? Po 10 10, tysięcy. 15, 10, 10, 15, 15 no. tysięcy. Że wiecie, Myślę, żeby że to mieć na będzie życie. spoko, że nawet jak sprzedamy te plony, które teraz właśnie zbieramy, to też się trochę odłoży. To pójdzie na nasiona, na paliwo, na materiały Dokładnie. siewne, na nawozy, na opryski. No, rozłoży się to tak w czasie i zostaną te pieniądze wydane mądrze, a nie tak jak teraz jest, no, No dokładnie po te tak. ileś set tysięcy. I że pokupujemy te ciągi po nie wiadomo ile koni, nie? Nie, no wiadomo, jak najbardziej. No mi się wydaje, że tutaj na tą mapę, tak wiecie, jako kolejny ciąg mi się wydaje, że jakiś Challenger 500 koni wystarczy mi. No, jeszcze tam jakiś, nie wiem, chorz Tak. dwunastometrowy. Mi się wydaje, że z pojemności wystarczy. Nie mam jakichś dużych wymagań. Nie, oczywiście żartuję, bo to wiadomo. Będę ulepszał jakoś gospodarstwo, wiadomo, trzeba trochę hektarów też dokupić, choć na razie nie jest źle. Będzie trzeba też, wiadomo, jakieś maszyny wymieniać na jakieś większe, coś, wiecie, taka Nie, bardziej to się... rozwojowa seria. Tak, myślę, że tam coś Tak. na młodego rolnika się by wziął również, Nie wiem, to się akurat chociażby... zobaczy, no. Ciekawe, czy nam No, da to co się dopłaty. zobaczy, bo to nie O! wiadomo, czy tam... Skóry. Nie gadaj, że zbiornik. Kumarz, że już zbiornik Co? mam. Co, Jest już. ile ty masz zbiornik? O Jezu, co tu się... Czekaj. No zbiornik Ile mam masz? 4,5 tysiąca, a ty? Osiem. Nie mam pytań. No nie, po prostu masz większy zbiornik. No, ale to akurat plus dla twojego kombajnu. Mi się wydaje, że jakoś w plikach gry będzie można to zmienić. Chociaż 4,5 tony mi się wydaje, że w forsznicie może być to realne. Choć nie wiem. 4,5 tony to masz w E514, a to jest model przecież wyżej. No nie wiem, czy tam jakoś większy. Tym. No wielkością się różnią? Mocno. Czekajcie, może zmniejszę trochę dźwięki gry, bo one są no, dosyć duże, jak widzicie. Dobra, jest teraz spoko. I no nie No wiem, to no. teraz, Możecie teraz napisać w jesteś ty. komentarzu, jak ktoś ogląda do tego momentu. Jest 9 minut odcinka już, więc nie wiem, jak ktoś ogląda do tego momentu. Zobaczymy właśnie, zobaczymy. Napiszcie hashtag żniwa. Hashtag żniwa. No po prostu zaczęliśmy żniwa, wiecie o co chodzi. Nowa seria żniwa. Możecie napisać hashtag żniwa. No i nie wiadomo, wiadomo, zobaczymy, bo kurde jestem ciekawy, bo 9 minut odcinka minęło, już nawet sporo, ale praktycznie nic nie zrobiliśmy jeszcze, nie? Więc też to jest No takie. nie. Ja objeżdżam do... No żeś tak mi stanął tym kombajnem na Nie no, moim... przepraszam, to musisz to jakoś wytrzymać.
Muszę jakoś to objechać. Musisz jakoś to przeboleć. Bo wiesz, no jak tam jadę ciągnikiem? Całe szczęście, że ty już jedziesz. Jadę, już na spokojnie jadę. Więc zaraz będę. To jest wiadomo, widzicie tutaj, jakie tu są duże pola. Oto jeszcze jest moje pole z ziemniakami. O kurde, coś tu zaklatkowało. Nie wiem, będziemy pewnie prawdopodobnie wypożyczyć jakiś sprzęt, no bo ja nie mam sprzętu do tego do zrobienia, tego kupiłem po prostu. Sąsiada tam wypożyczysz też, no, do pomocy, do odmrożenia tych. Właśnie, sąsiad jeszcze by mi pomógł, to wiecie, jakaś fajna akcja zawsze, bym coś nagrał z GoPro. No, ptaki wyleciały, kurde, patrzcie, jaki fajny sprzęt. Nie, podoba mi się ten Landy, nie wiem jak wam, ale mi się podoba, fajny jest. Nawet spoko. A tobie się sąsiad podoba, Landy? Nie, no spoko, fajnie, jest. Że tego. Ale coś innego, nie? No nie właśnie to, coś innego, nie? Zawsze coś innego. Coś świeżego, coś tego. Tak. Ale fajny ten klas mega twój. Fajny taki, wiecie, no troszeczkę nowszy od Forsnita, tak mi się wydaje zresztą. Na pewno jest nowszy. Nie no, też, ale... Czekajcie, jakoś tak stanę, żeby... Zbiornik? Tak. Mam nadzieję, że to się przesypie teraz. W sensie, ja trochę ci wjadę na twoje, tylko nie będę ci wjeżdżał na słomę. Nie szkodzi, możesz śmiało. Śmiało możesz bo tam ta, podjechać. Ta rura jest tak długa, że to masakra. Dobra, sypie się elegancko. No możemy zrobić jakąś miniaturkę do filmu. Nie wiem, czy jej użyję, ale całkiem możliwe, że jej użyję, tej miniaturki, no bo innej prawdopodobnie nie będę miał. Chyba, że zrobię. Więc... Dobra, sąsiad, ja jadę swoim dojcem, więc tam w sumie też mógłbyś mnie uchwycić. Ale to zaraz. No dobra, nie będę mógł tam... Uchwycić, tylko czekaj, muszę cofnąć trochę. A nie, i tak się zmieszczę, i tak się... Dobra, zgaszę tylko Landini, bo to dużo paliwa pali, wiecie, jak to 140 koni. Dobra, rura może być wyciągnięta. No i lecimy. No, ogólnie w 19 lubię zbierać bele. Ogólnie w farmingach lubię zbierać bele, ty lubisz? Czy nie? Ja też, ja to uwielbiam. Ja tak lubię. Samo jak orkę. Nie, trochę. Orkę też kocham. Też, orka jest naprawdę fajna. Fajna jest, spoko, też lubię. Ale lubię zbierać wiele. Nie wiem, sprawia mi to nawet przyjemność. Bo. Nawet jakich by było multum, nie? To no, i tak. No fajne, bo to jest taka fajna akcja, nie? Niektórzy na przykład nie lubią, bo może im tam coś nie wychodzi i rozwalają się belty, też wiadomo. Ale nawet jak się te belki jakoś rozwalą, to wiadomo, trochę się wkurzy człowiek, ale potem. Nie wiem, ja lubię, naprawdę. Fajna akcja. Ale satysfakcja jest, że nawet jak się trochę rozwaliło, to i tak. Jak się, nie wiem, załóżmy te 100-120 ułożyło, to dokładnie. Jest satysfakcja, że dokładnie to tak. Ty zrobiłeś. Potem wbijasz na save'a, patrzysz, stertabelek ułożona, nie? Mówisz, nie, jestem profesjonalistą. Tak, ułożyłem sam stertabelę, no. No, nie to co w Eurotracku i ja. Nie będę tutaj oczywiście wspominał dzisiejszej trasy z Damianem. Czy Damian wyraża zgodę może? Tak, to są. Może opowiem wam pewną sytuację. Jechaliśmy dzisiaj trasę w Eurotracka, wiecie, chillout, bo można pojechać trasę. Przy okazji zarobić pieniądze. Jakiś tam ładunek wzięliśmy. No i jedziemy sobie tutaj, nie wiem, zostało nam ze 400 do celu. No i jedziemy i tam, nie wiem, jakiś ślimak taki był, po prostu zjazd na autostradę. Wiaduk był. Wiaduk, no dobra, to wiadukt. Nie, to nie był ślimak, no nie, dobra, to wiadukt. Po prostu zjazd na autostradę. Ja jadę sobie, troszeczkę dalej byłem, bo jechałem pierwszy, jadę. I nagle Damian coś tam, o kurde, coś się stało. I mówię, nie, na kamerze zero, ktoś nie wie, co to kamera zero, to jest takie coś, że wychodzisz po prostu jakby z kabiny. Ja podlatuję tam, a Damian na bramkach sobie leży, na bramkach i kurde, co to się stanęło? Nie, to pewnie wina pojazdu, Damian, tak myślę. Czekajcie, no nie będę tak, tutaj jechać. Nie powiem, co było tego podczas jazdy, coś ty mówił na mnie, że to jestem jaki? Jaki, bo nie pamiętam, no, serio. No. Nie, ale serio, bo nie pamiętam, naprawdę. No. Że jesteś profesjonalnym kierowcą? Że jestem nieprofesjonalnym kierowcą. A, że jesteś nieprofesjonalnym kierowcą, no... Nie wiem, zniszczyłeś sobie ciężarówkę, więc może to było powodem tych... Naprawdę mocnych słów. Mocnych słów, naprawdę. To były strasznie mocne słowa. Mam nadzieję, że ciebie to nie uraziło. Jeżeli uraziło, to przepraszam, ale nie chciałem. Dzięki. No. Dzięki, bardzo miłe słowa z twojej strony. Bardzo. Popłynęły, nie? Nie no, nie chciałem cię urazić. No patrzcie, o kurczaki pieczone, patrzcie jaki omijak dorobiłem. Ale to nie aż taki spory, no Damian zrobiłby większy. A ty chcesz... Nie no, żartuję oczywiście, no bo tutaj Damian zaraz może się poczuć się niekomfortowo, dlatego no żartowałem, czekajcie, bo coś mi się ten pomoc zaczął w tym, bo mam ten pomoc ogólnie forsznić, nie wiem czy wiesz. Wow, zamontowałeś ty? Zamontowałem! Taki profesjonalny, po prostu cegiełka na gaz.
Albo ty jedziesz raz przy razie. Tak, raz przy razie, bo zbiornik mam mały. Nie mogę sobie pozwolić na takie długie dystanse, tak? Jakbym pojechał z prawej, no i już mam pełen. Serio? To jest właśnie powód moich takich, że powiem, wybryków, no. Nie ukrywamy, jest to naprawdę... Nie, akurat to nie jest wybryk, to jest oczywiście... To jakieś powiadomienia. Normalne zachowanie. No bo jakbym pojechał tam, to bez przesady bym musiał gdzieś po tym zboże. Ale ogólnie sypie bardzo ładnie, jak widzicie. Może albo po prostu mam mały zbiornik. Dlatego. To trochę się pomęczysz. No na pewno trochę, na pewno, ale trzeba się przemęczyć w te żniwa. Też klimy nie mam w forsznicie, muszę wam się przyznać. Że nie mam klimy w forsznicie. Czekajcie, zrobimy. Ale masz przynajmniej kabinę. Chociaż jakbyś nie miał kabinę, to miałbyś klimę. No w sumie racja. Taki właśnie. Taki dylemat, nie? No w sumie jakbym nie miał kabiny, to bym miał klimę, no tak. Ale wtedy by mi się kurzyło na łeb. Miałbyś kurz, nie? No właśnie, no to w takim razie wolę mieć kabinę, a nie mieć klimy, tak? No. Czekajcie, dobra, no i lecimy sobie. No forsznit, forsznit jak forsznit, no mogę wam pokazać tutaj w środku. Bardzo ładnie się prezentuje. I klas niemiecki, i forsznit niemiecki, ale jednak klas z wydajnością no, klas odbiega od tego, od forsznita. Tak, no to jest wiadomo, kurde, no. Może też ten forsznit jako dobrze nie muci. A mi się wydaje, że naprawdę w porządku. Nie jest najgorzej z wydajnością akurat. Właśnie, zobaczcie sobie przyczepy, bo ja nie pokazałem jeszcze zestawu sąsiada. Zaraz będziemy przejeżdżać, zobaczycie sobie Deutscha. Jego Deutschfahrer, jego przyczepy. Już widać w oddali, jak zobaczycie sobie, o tutaj. Tylko uprzedzam wszelkich widzów, którzy wytrwali do tego momentu, że Deutz nie będzie ciągał dwóch takich przyczep, bo to byłoby po prostu zajechanie Deutza. No tak, dokładnie. Po prostu przyjechałem nim dwoma na pusto i jedną jak zapełnię, po prostu sobie będę leciał na farmę wysypać do silosu, do hali, a jedna zostaje pusta, żeby nie było przestojów, nie? No właśnie, no dokładnie, no ciężko było, że taki dojczyk pociągnął, takie zestawy. Wyjdę, zobaczę. No zobaczcie, jedna przyczepa, druga, bardzo fajne przyczepy, widać, że nowe, albo odnawiane. No i Deutschfahrer, no i pan Deutschfahrer, no kurde, no co tu dużo mówić. A, sąsiad, bo jak... No? Ty będziesz prasował, nie? Mhm. To ja już prawdopodobnie, jak ty byś prasował, to ja już miałbym sprasowane, to ja mógłbym pod ciebie pożyczyć tego. Tak, pewnie. Szczepę na belki? No, pewnie. Że nie będę potrzebował, to czemu nie? Nie, no właśnie, bo bym sobie już sprasował to. No, bezproblemowo, i bym to trochę zniósł. Bezproblemowo można pożyczyć, bo to wiesz. No, trzeba sobie pomagać, tak? Może jakieś będę potrzebował też pomocy. A jeżeli mi nie jest potrzebna, to jakie są przeciwwskazania? Nie, prasowania. Mi się wydaje, że no chyba nie. Fundusz pieniężny mi braci wolno. Nie, no za darmo pożyczy przecież. Nie gadaj, nie, że dobra, kolejny zbiornik się doszykuje. Nie, postawię, no bez przesady, co to za sąsiad ze mnie. Nie, to żebym nalegał, no, w żaden sposób. Ale patrzcie, zaraz będzie kolejny zbiornik. Zobaczcie sobie ile procent, 86 już. O, to jest naprawdę. No naprawdę, naprawdę wam powiem, że... Ogólnie jak rurę wystawiam i rura jest wystawiana pod klawisz O, no to wiecie, od razu chudy się włączają, bo jak poprzez konsolę ja... O, właśnie, o wilku, mała kurde, trzeba wystawić rurę. I patrzcie, pod O jest, i pod O jest też wyłączanie chudów i włączanie, więc to dlatego... Właśnie ciekawe, czy może to pod... O, sorry, o, pod sąsiad, no widzisz, no po prostu szykowałeś pewnie kombajn. Od rana. Niewyspany jesteś. Nie, kombajn to już tam był przyszykowany już jakiś czas temu. Co innego mnie po prostu maltretowało przez nas. No, już nie będziemy dochodzić tutaj, co wiadomo. No niby co? Słucham, nie, no, nie to żebym miał coś na myśli, no. No to, nie no, słucham. Nie no, może komary cię wymęczyły w nocy. Nie. Mój pies, który dostał nie powiem czego. Masakra. A. I cały czas tylko szczekał i jęczał, i szczekał i jęczał. Patrzcie w ogóle. Ja nie wiem, co mu się tam działo, bo nie będę tutaj wnikać ogólnie. Nie, ogólnie ten pies już trochę na tym gospodarstwie jest, swoje przeżył, no i... To całkiem możliwe, że to przez to. Po prostu już starość go dobiera. No, jak to pewne polskie przysłowie mówi, starość nie radość. Dokładnie, a młodość nie wieczność oczywiście.
Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie tutaj, jeszcze przejdziemy kolejny raz do zbiorniczka jeszcze jednego. Tu będziemy powoli kończyć odcinek, ale zobaczcie, wejdę tutaj na przyczepę, zobaczcie sobie. No już prawie pełno to. Nie, jeszcze tu można zbiornik 2 wysypać, mi się daje, że jeszcze tutaj wejdę, porozgarniam. Nie, na spokojnie, te dwa zbiorniki, jeszcze mamy kolejną. Mi się wydaje, że Landini da radę, jeżeli będzie się dusił, to po prostu przyjadę tutaj John Deere'em, ale mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że nie będę musiał. To nie lepiej ci ciągać na tego pojedynczo? Właśnie myślałem, że pojedynczo, nie? Ale tak sobie myślę, kurde, może jednak da radę, bo tutaj i tak jest asfalt, nie? Po polnych drogach na pewno bym dwóch nie zapinał do niego. Ale jak jest asfalt, to mi się wydaje, że powinien dać radę, chociaż. No zobaczymy, zobaczymy, jak nie da rany, to się przepnie. O, czekajcie, bo tutaj można zrobić fajnego screenshota. Tylko jeszcze kawałek podjadę, żeby widać było tak. Patrzcie. Teraz pokażę wam plan na screenshota. Można zrobić to w ten sposób. Ale można zrobić to też z drugiej strony. Przepraszam was, może niektórych to męczyć, że tak robię tyle tych screenshotów, ale mi się wydaje, że to nie jest aż nic takiego złego. Nie, O, to ten będzie lepiej fajny. mieć więcej, a nie mniej, no. No właśnie, lepiej mieć więcej, by mieć z czego wybrać, nie? Żeby fajne jakieś tam pamiątka, wiadomo, też jest to jakoś postać pamiątki, nie? Potem na przykład już nie będziemy kiedyś grali na tym save'ie, no to można sobie powspominać. No ogólnie z barek z tego pola będzie naprawdę dużo. Nie wiem, czy mi nie starczy z jednego, chociaż zobaczymy, ile stąd wyjdzie, bo pewnie to pierwsze pole. Ale to nie, bo muszę teraz wiedzieć mniej więcej. Bo jak będę, to muszę wiedzieć, jak robić. Ale tak, mi się wydaje, że starczy. Chociaż można zawsze na zapas zrobić, nie? A w następnym sezonie jakiś rzepak posiać. Tak, ja widzę, że No, Deutscher wziąłeś. wiadomo. No, ale powiem ci, że Deutsch po remoncie idzie jak burza. Gdzie jak burza mówisz? Nie, no wiadomo, no, remont dużo daje, tak? Odświeżenie wszystkiego. Nie no, turbo jest, więc wyższy trochę moment. No, to też wiadomo. Nie no, ogólnie naprawdę. Ale nie wiem, czy nie zastanawiam się nad jakąś skorupą, żeby coś kupić w skorupie. Co masz na myśli? Szczepę w skorupie, skorupową tandemkę. A, przyczepę. No. No, wiesz, zawsze więcej przyczepa, więcej można zmieścić. Ale nie musiałbym się męczyć na tej zwrotnicy, tylko cofał do silosu No tak, no i wiadomo. elegancko, nie? Wiadomo, o co chodzi, no tutaj każdy rozumie, no patrzcie tutaj, kurde, no. Fajny kombajn, fajny, ogólnie wygłusza bardzo, no, to może być, tutaj oczywiście zastosowałem takie, odnowiłem troszeczkę tutaj kabinę. Maty takie Tak, wygłuszające, nie? właśnie, odnowiłem, bo to było już trochę pozdzierane po poprzednim właścicielu, ale, no widzicie, ten kombajn jest jednak troszeczkę gabarytem, trzeba od niego dbać, to już wszystko trzeba dbać, żeby on dobrze chodził. Kurde. Patrzcie, zbiorniczek już. Fajnie mi się podoba to w 19, że jak kosisz, no nie? No. I na przykład już jest zbiornik, to nie, że ci się jakby wyłącza, no nie? Cały sprzęt automatycznie, tylko jedziesz cały czas, tylko po prostu już jakby nie nabiera. To mi się podoba, krót. Mi się wydaje, że to No. niedawno weszło. Dobra, w sumie ja lecę już z przyczepą jedną. No, ja tak samo i powoli będziemy kończyć odcinek. Ale jeszcze jest, jeszcze jest. Jeszcze zobaczcie, kurde, jak pięknie będzie Forcing wysypywać. No i sobie podjedziemy Landini trochę. No już ma ciężko, już ma ciężko, już będę musiał John Deere'a chyba dzwonić, że ktoś mi podwiózł. Bo już czuję, że ma ciężko, ale to może dlatego, że jest pole. Ale nie, tu bez John Deere'a się nie obędzie, więc będzie trzeba przyprowadzić. O! Sąsiad jedzie, kurczę. Widzę już odczepiona, co pewno już pewnie, nie? No, nie, w No, tym roku patrzcie, jakoś sąsiad jęczmień dobrze daje, nie? będzie leciał tam. No jęczmień dobrze daje w tym roku. Ja akurat pszenicę naprawdę tak samo. Dobrze, bardzo dobrze. Nawóz był. Akurat ten rok może być udany bardzo. No może być. Tam co poszedł, już zniknął za górką. No już jestem, kurde, tutaj za górką i będziemy wysypywać. O, patrzcie, czy podejdziemy, pokażę wam klasa. Mam nadzieję, że sąsiad się nie obrazi, jak tutaj Nie, zaprezentuje. spokojnie. Ale zobaczcie tutaj. To jest dominator. Ci tam dominator zaraz. No jak nie? Dominator. Mega. Panie, ale tu pisze Mega. dominator. Myślałem, że to dominator jest. No słuchajcie, to fajny też. O Nie, to dom. kurde, ale ci zgięła do przyczepy, kurda. Co? Nie, znaczy jest pod kontrolą jeszcze, tylko nie wiem, czy ci tutaj
Nie wiem, czy ci skrzynka jakaś tu nie pękła przy szczepie. Taka plastikowa jest. Dobra, słuchajcie, no tym miłym akcentem, no mi się wydaje, że miłym, tutaj patrzcie, zbiorniczek kolejny, więc na pewno miłym. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało, więc zostawcie łapkę w górę, bo wiadomo, łapka w górę tam, no fajnie, łapka w górę jest, nie? Komentarz jakiś i subskrypcja, jak ktoś nie ma, więc wpadajcie też na kanał do Damiana. Damian również ma kanał, więc wpadajcie. No i ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, siemanko. Na razie, trzymajcie się, cześć.